Ciao a tutti, witajcie, mangiare ułewki. Nawet Was przywitam, buon pomeriggio, miłego popołudnia. Pokażę Wam, jak przygotować kawę z ekspresu, z włoskiego ekspresu. Jakość kawy z włoskiego ekspresu, każda rodzina włoska ma taką maszynkę do kawy. W zależności zależy smak kawy od maszynki. Ta maszynka do kawy jest słynnej firmy Lavazza, więc jest grubsze dno i wtedy ta kawa jest inna. W takiej maszynce możemy zrobić 3 kawy, jeżeli nas jest 3 osoby. Ja jeszcze mam większą maszynkę do kawy, espresso, to jest na 6 osób. No i jeszcze mam taką maszynkę do kawy na 8, ona już jest stara, pękła mi, upadła, ale służy. Pokażę Wam, jak się przygotowuje kawę. Odkręcamy maszynkę. Nasza maszynka do kawy, wyobraźcie sobie, ma taką dziurkę. Po co ta dziurka jest? Ta dziurka, przez tą dziurkę przechodzi powietrze, więc wodę do maszynki wlewamy dotąd. Ja mam, zaraz wezmę wodę. Wodę filtrowaną. Wleję wody do dziurki, tak jak mówiłam. Więcej nie może być, bo jeżeli przekroczymy tą dziurkę, to woda nam będzie tędy wychodzić podczas wychodzenia do góry kawy. Wkładamy to sitko do środka, bierzemy kawę, jaką lubicie, mieloną. I teraz Wam pokażę, Registra Fare Vedere più vicino, pokażę, dokąd sypiemy kawę i w jaki sposób. Ja mam taki pojemnik na kawę. Już jesteśmy po obiedzie z mężem, więc sobie wypijemy smaczną włoską kawę z ekspresu. Nie mamy ekspresu automatycznego. Najlepsza jest taka kawa parzona natychmiast w takiej maszynce. O, zamykamy hermetycznie. Każda rodzina we Włoszech ma takie filiżanki małe do ekspreso, albo pokażę Wam, są takie większe filiżanki, to są do cappuccino. No ale ja w tej chwili z mężem mamy ochotę na kawę espresso, małą kawę, więc zakręcamy. Podczas zakręcania kawa nam się ugniata. No i stawiamy na naszą maszynkę gazową. O, i czekamy, aż kawa nam wyjdzie do góry. Później w drugim etapie pokażę Wam, do kiedy kawa może być na ogniu. Kawa moja zaczyna wychodzić. Ja otworzyłam specjalnie tą maszynkę do kawy, żebyście zwrócili uwagę, jak ona powoli sobie wychodzi. Do jakiego momentu ma być maszynka na gazie? Do momentu, kiedy zacznie słychać taki pisk będzie. Ja teraz to przymknę, tą maszynkę, i słuchajcie. Będzie taki specyficzny szum. To znaczy, że kawa cała, woda cała przeszła przez sitko, przez kawę. O. Że jak wychodzi, o, i cała kawa nam wyszła, już nic nie ma i w tej chwili wyłączamy. Oczywiście ja Wam to otworzyłam i pokazałam, ale jak ktoś gotuje kawę, to nie może otwierać, bo może prysnąć. I jest właśnie kawa już gotowa. Kawa już jest gotowa, ja sobie tu ją postawię.
mam przygotowane filiżanki. O, jedna i druga. I proszę bardzo, zamieszam jeszcze w środku, żeby była taka właśnie jednolita. No i kochani, ecco, tyle jest kawy, jeżeli pijemy espresso. Jeżeli pijemy cappuccino, kochani, to wówczas wlewamy sobie więcej tej kawy do filiżanki. Można powiedzieć, że pół filiżanki, a resztę jest mleka. I co, kochani? Myślę, że wiecie, jak już teraz robić kawę z takiej maszynki espresso, jak dostaniecie w sklepie, kupicie. I życzę miłego popołudnia. Buon pomeriggio. Alessandro, come il caffè? Bardzo dobre. Bardzo dobre. Molto buono. Molto buono. Metti anche un po' di latte. Tu cerchi mleko, che nie ma cukru, Alessandro, nie? Pozdrow wszystkich naszych. Dobre. Caffè italiano. Amici nostri. Buono, buono caffè. Buono, super. Buonissimo.